Zanim to nastąpi, Macieja Malickiego, opis trasy kolei średnicowej, którą jeździłem przez 20 kilka lat, znam ją bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w związku z tym uda mi się to odtworzyć, co Maciek zrobił. Świder Józefów. Rzeka i krzyż pod wiaduktem. Krzyż postawiono w dziewczynie, która skoczyła z wiaduktu pod pociąg. Józefów Michalin. Tablica reklamowa pracowni witraży Andrzeja Skalskiego. Michalin Falenica. Nic. Falenica Miedzeszyn. Centrum handlowe Miedzeszyn w budowie. Miedzeszyn Radość. Tablica reklamowa pracowni witraży Teresy Reklewskiej. Radość Międzylesie. Zabudowania Agencji Ochrony Walor. Samochód dostawczy z napisem podłogi bambusowe. Międzylesie Alin. Nowa murowana sionka parterowego domku, którą zburzyła podczas wypadku wielka ciężarówka. Zabudowania kościoła. Muszę kiedyś wysiąść i przeczytać na tablicy, co to za kościół. Ani Wawer. Napis na murze okalający skład węgla. Fulcikuaim tylko stypa. Czerwone sekcento. Wawer Gocławek. Okno długiego baraku z białej cegły. Z gzymsu nad oknem wypadają cegły. Żółta hala z niebieskim napisem. Zakład pracy chronionej Gamrak. Tam też jakaś cegła leży. Ulica, muszę kiedyś wysiąść i przeczytać, jaka to ulica. Numer 2. Gocławek Olszynka Grochowska. Las. Dwa semafory przy torach. Ich pomarańczowe światła. Pogięty fragment karoserii granatowego Fiata 126P. Olszynka Grochowska, Warszawa Wschodnia. Wagony dalekobieżne nowego typu. Jasno-niebiesko-pomarańczowe. Przeważnie jest ich od 5 do 15. W najlepszych dniach ponad 20. Rekord 27. Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion. Nic. Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle. Nic. Warszawa Powiśle. Wysiadam. 11.12. Idę w lewo w stronę schodów. Na peronie jest wybrzuszenie. Staję na nim lewą nogą. Wchodzę na schody. Po chwili jestem na górze, na placu przed dworcem. Jeśli spełnię wszystkie warunki w Świdrze, jeżeli zobaczę wszystkie widoki po drodze, jeżeli uda mi się postawić lewą stopę na wybrzuszeniu, czasami ktoś na nim stoi, wtedy wiem, że dzień będzie udany, że na pewno nic złego się nie wydarzy. Amen.